Obecny rok w Kościele obchodzony jest pod hasłem Kościół naszym domem. To temat roku duszpasterskiego. Kościół jest domem. Wśród wielu prawd, które rozważamy, zastanawiamy się także nad tym, że Dom Boży, Kościół, to oprócz wspólnoty ludzi wierzących, to także konkretna świątynia, konkretna budowla. Stoimy na tle Katedry Włocławskiej, bazyliki, która przecież rok temu, jak pamiętamy, obchodziła 600-lecie swojej konsekracji. W tej bazylice w czasie centralnych uroczystości w ubiegłym roku wprowadzane były relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Niewiele od jego beatyfikacji, bo przecież kilka miesięcy upłynęło, kiedy te relikwie trafiły do naszej katedry. Ale dziś chciałbym zaprosić wszystkich widzów Włocławskiego Magazynu Katolickiego do innego, może nieco zaskakującego dla nas wszystkich, momentu z życia naszej diecezji, kiedy prawda, że Kościół jest naszym domem, stała się niezwykle oczywista, niezwykle piękna, bo przeżywana w atmosferze świątecznej. Mianowicie w Odolionie koło Ciechocinka w niedzielę 13 czerwca ksiądz biskup Wiesław Mering, biskup włocławski, konsekrował, czyli poświęcił nowy kościół, tam wybudowany, w tamtejszej parafii. Jego szczególne znaczenie dla diecezji jest takie, że jest to pierwszy w diecezji kościół pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II. Stąd związek między Katedrą Włocławską a tą świątynią parafialną. Kościół w Odolionie, kościół pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II w dniu uroczystej konsekracji, święta, które przeżywała nie tylko parafia, ale i diecezja, otrzymał również relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Te relikwie przekazał na ręce biskupa włocławskiego ksiądz prałat Sławomir Oder z Rzymu, który był postulatorem procesu beatyfikacyjnego naszego Ojca Świętego. Chcę zaprosić więc wszystkich widzów do Odolionu, do tej niewielkiej parafii, może mało znanej, kojarzącej się bardziej z Ciechocinkiem, ale parafii, która dzięki temu, że jako pierwsza dedykowała kościół błogosławionemu Janowi Pawłowi II na terenie naszej diecezji, zyskuje znaczenie niesamowite. Śladem tych wielkich uroczystości, tego wszystkiego, co tam się wydarzyło i całej historii tej niewielkiej wspólnoty parafialnej, jest wydana dopiero co książka o Odolionie, o parafii, o tym, co ta wspólnota przeżyła przez ostatnie lata, budując kościół i przygotowując się do tych wielkich uroczystości. Zapraszam, abyśmy i my, chociaż w niektórych ważniejszych momentach, mogli wziąć udział i uczestniczyć w tym, co, jak powtarzam, jest niezwykle ważne, a jednocześnie historyczne w perspektywie nie tylko tamtej miejscowości, ale nas wszystkich, którzy stanowimy Kościół Włocławski. Pójdziemy do domu Pana, już stoją nasze stopy, w Twoich bramach Jerozolem. Idźmy z radością do świątyni Pana. Jerozolem zniesiony jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Do niego wstępują pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy z radością.
Trójcy Świętej Jedynego, Najświętszej Maryi Panny, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Błogosławionego Jana Pawła II. W czasie, gdy papieżem jest Benedykt XVI, nuncjuszem apostolskim ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, prymasem Polski ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, pasterzem kościoła włocławskiego ksiądz biskup Wiesław Alojzy Meri, proboszczem parafii ksiądz Henryk Kołodziejczyk. 10 czerwca 2012 roku w oktawie uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej, wspominając obet umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II we Włocławku, 7 czerwca 1991 roku w obecności postulatora procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, zgromadzonych kapłanów z diecezji kalickiej, pelplińskiej, toruńskiej i włocławskiej oraz ordynariatu polowego, kapłanów ze zgromadzeń braci pocieszycieli z Getsemani, misjonarzy Świętej Rodziny, ojców dominikanów oraz licznie obecnego ludu Bożego z parafii i okolic, dokonano dedykacji kościoła wraz z ołtarzem przez jego ekscelencję księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa, pasterza kościoła włocławskiego. Kościół został wybudowany dzięki Bożej opatrzności i ofiarności parafian oraz licznych dobrodziejów w latach 2004-2012. Według projektu magistra inżyniera Jerzego Kociołowicza z Włocławka oraz projektanta wnętrz magister sztuki Doroty Żarskiej z Warszawy, niniejszy akt spisano w Otorionie dnia 10 czerwca 2012 roku, w 8 roku pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI, w 9 roku pasterzowania w kościele włocławskim księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Z wdzięcznością Bogu i Najświętszej Maryi Pannie akt ten sporządzono na wieczną rzecz pamiątkę. Zabranie głosu wielce przytomnego księdza prawa Zbigniewa Bodnera, postulatora procesu klasyfikacyjnego, który specjalnie przybył na dzisiejszym uroczystości Zbignia. Ekscelencjo, księże w pokoju, czcigodni księża, drodzy bracia i siostry, ja jestem niezwykle poruszony i wdzięczny tym zaproszeniem. Jest to pierwsza uroczystość konsekracji Kościoła poświęconego błogosławionym wiarom Pawłowi II. I uczestnictwo w każdym obrzędzie konsekracji Kościoła jest chyba przeżyciem niezwykłym, bo jest to jeden z najpiękniejszych, najbardziej głębokich, najbardziej symbolicznych
seminarium jest takim miejscem, gdzie to pytanie zadawane jest nieustannie. I papież przychodzi do tego seminarium i czuje się w tym seminarium wiecznym seminarzystą, co to znaczy wiecznym uczniem, którego Chrystus zwraca się z tym pytaniem, które jest podstawowym pytaniem dla Piotra, dla papieża, ale także dla każdego kapłana i każdego chrześcijanina. Szymonie Piotrze, czy mnie miłujesz? Jan Paweł II lubił powtarzać, że jest papieżem, ponieważ jest biskupem Rzymu. Miał serce kapłana, czy pasterza, stąd jego miłość do seminarium, stąd jego pragnienie odwiedzenia wszystkich parafii diecezji rzymskiej. I to tam właśnie, parafii diecezji rzymskiej, bo jako biskup czuł to pytanie, w którym Jezus zwraca się do niego. Szymonie Piotrze, czy mnie miłujesz? Ja myślę, drodzy bracia i siostry, że ten kościół, parafia, dzisiaj w szczególny sposób obrazująca Kościół poprzez osobę biskupa, który jest znakiem widzialnym Kościoła. Tutaj dzisiaj każdemu z nas Pan Jezus zadaje to samo pytanie i każdego dnia, kiedy będziecie tutaj przychodzić do Szkoły Maryi, aby patrzeć na siebie wzajemnie, tak jak się patrzy na Jezusa, obraz i podobieństwo Boże. Pan Jezus będzie zadawał Wam, tak jak zadaje każdemu z nas to pytanie, czy mnie miłujesz? Chciałbym życzyć, aby rzeczywiście to miejsce było szkołą miłości. Miejscem, w którym będziecie czuć przede wszystkim na sobie spojrzenie Boga miłującego. I czując to spojrzenie Boga miłującego, w codziennym życiu będziecie dawać konkretną odpowiedź. Ty, Panie, wiesz wszystko. Pomimo moich słabości, moich grzechów, niewierności. I wiesz, że Ci mówię. Szczęść Boże. Od 16 do 17 czerwca będziemy przeżywać 31. Ogólnopolską Pielgrzymkę Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę. 16 czerwca ogólnopolskie uroczystości ku czci błogosławionych 108 męczenników w sanktuarium w Licheniu. 17 czerwca msza święta dla osób głuchoniemych we Włocławku w parafii Najświętszego Serca Jezusowego o godzinie 15. 18 czerwca ogólnopolska pielgrzymka akcji katolickiej na Jasną Górę. 21 czerwca w czwartek w Kościele Katolickim będziemy obchodzić wspomnienie świętego Alojzego Gonzagi. Jest to patron naszego pasterza Wiesława Alojzego Meringa i w tym dniu nasz ordynariusz, biskup Wiesław Alojzy, będzie obchodził swoje imieniny. Wszystkich włocławian
wszystkich wiernych, telewidzów. Zapraszamy do uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem dostojnego solenizanta 21 czerwca w czwartek do Bazyliki Katedralnej o godzinie 11. Zachęcamy, aby pamiętać w sposób szczególny w tym dniu o dostojnym solenizancie. 24 czerwca 30. rocznica erygowania Zgromadzenia Braci Pocieszycieli w Polsce. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Każdy, kto kiedyś pracował na roli, doświadczył tego, że to, w co zainwestował, swoje środki materialne, swój czas, swoje siły, że to po prostu zostało zniszczone, że nie przyniosło odpowiedniego, oczekiwanego plonu. Może zostało spalone przez słońce, może podtopione, może wyrwane przez kogoś. Ale mimo to rolnik podejmuje ryzyko. Wychodzi, aby siać, wychodzi, aby wrzucać w ziemię nasiona, z których spodziewa się otrzymać plon. Takim ryzykiem, które każdy z nas podejmuje, jest nasza wiara. O ryzyku wiary mówili święci i błogosławieni. Święta Edyta Stein, błogosławiony John Henry Newman. Ryzyko opowiedzenia się po stronie Boga. Ryzyko stanięcia po stronie Jego przykazań, Jego nauki, po stronie Jego Ewangelii. Nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, kiedy świat zdaje się mówić lub krzyczeć co innego. Ryzyko wrzucenia ziarna swojego życia w ziemię. Do tego dzisiaj Jezus nas zachęca, zwracając równocześnie uwagę, że królestwo, które porównuje do ziarna, zostaje zasiane w naszych sercach. Jeden z wybitnych poetów i profesorów świętej pamięci, ksiądz Janusz Stanisław Pasierb, tak pisał w jednym ze swoich wierszy. Wiem, że Twoje królestwo jest ziarnem, bo mnie rozrywa, gdy rośnie. Wiem, że Twoje królestwo jest ziarnem, bo mnie rozrywa, gdy rośnie. I chociaż to może brzmieć okrutnie, możemy czuć w sobie ból tego rozrywania, to jednak zastanówmy się, co można rozerwać. Rozerwać można kajdany, rozerwać można pęta i więzy. I tak właśnie jest z Bożym Królestwem, które zasiane w naszym sercu rozrywa wszystko to, co nas zniewala i wszystko to, co nie pozwala nam iść za Jezusem. Wiem, że Twoje Królestwo jest ziarnem, bo mnie rozrywa, gdy rośnie. Życzmy sobie tego dzisiaj, słuchając tego Bożego Słowa, aby ziarno, które przyjmujemy, ziarno Słowa, ziarno Eucharystii, ziarno Bożej obecności, aby ono rozerwało nasze więzy, nasze małe i wielkie kajdany, które tak często nie pozwalają nam ufnie wyciągnąć rąk ku górze, ku naszemu Ojcu w niebie.